W tym domu we Lwowie przez wiele lat mieszkała Gabriela Zapolska, wybitna polska dramatopisarka, aktorka i publicystka. Chociaż przeprowadzała się kilka razy, to tutaj stworzyła najwięcej swoich dzieł. Dzisiaj ta malutka uliczka nosi imię literatki. To było moje takie pierwsze zapoznanie się z Gabrielą Zapolską, bo wcześniej jeszcze nie miałem okazji ani przerabiać żadnej jej utworów, ani zapoznać się z ją literaturą, ale uważam, że ta wiedza, którą dzisiaj zdobyłem, to on dzięki niej właśnie później, po zapoznaniu się z jej literaturą, z utworami, będzie o wiele ciekawsze. Uczniowie Liceum nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny nie tylko przeszli śladami Gabrieli Zapolskiej, ale również odwiedzili miejsca opisane w jej utworach. Szkolna młodzież zaprezentowała fragment najsłynniejszego dramatu Moralność Pani Dulskiej, który do dzisiaj jest grany w teatrach w Polsce. Co mi zawracasz głowę zegarkiem? Ja mam najlepszy zegar w głowie. Posłuchaliśmy o takiej wybitnej postaci, która mieszkała więc we Lwowie, tak jak my wszyscy. Zwiedziliśmy dużo miejsc ciekawych, o których w ogóle nie wiedziałam przed ekskursją. Też zmęczeni jesteśmy, ale bardzo zadowoleni z wycieczki, bo było naprawdę bardzo ciekawie. Ostatnim punktem wycieczki był cmentarz Łyczakowski, na którym w grudniu 1921 roku została pochowana Gabriela Zapolska. Ona była bardzo taką kobietą o trudnym charakterze. Miała czasem konflikty z różnymi ludźmi, ale to nie umala jej zasług. Te 56 tytułów jej nazwy, jej utworów na grobowcu wypisanym o czym świadczą. I to dlaczego warto tam przychodzić, warto te utwory poczytać i warto naszym dzieciom znać więcej o Zapolskiej. Wycieczki tematyczne opowiadające o wybitnych postaciach związanych ze Lwowem organizuje polski konsulat. Na kolejną wędrówkę uczniowie polskich szkół pójdą śladami Stanisława Lema.